od momentu, kiedy jestem tutaj już na skoczni, staram się po prostu myśleć o tym, o zadaniu, które mam wykonać. Zazwyczaj są to elementy, nad którymi mam się skupić, czyli tam na pozycji najazdowej, na odbiciu, żeby na przykład dać się trochę wynieść wyżej, żeby nie zamykać po prostu tego układu za szybko. To sobie muszę wyobrazić w głowie, muszę to jakby stworzyć taki pewien obraz tego skoku i go puszczać cały czas w głowie, cały czas, żeby on się tak mocno zakodował, że w momencie, kiedy po prostu ruszam z belki, nie myślę już o niczym, tylko ciało jakby wykonuje ten ruch, który ma zakodowany. Jest obserwacja, co ci najlepsi robią i ci młodzi tak się powinni zachowywać. Mogą poobserwować, zobaczyć, jak oni reagują, co oni robią, jak się koncentrują i to powinna być duża szkoła dla nich. Kiedyś łapałem spojrzenia rywali, patrzyłem po prostu na nich, jak oni się zachowują względem mnie, w ogóle względem otoczenia. Teraz już tego nie robię. Bardziej skupiam się po prostu na tym, czego ja chcę, co ja chcę zrobić. Każdy ma swój rytuał, każdy sam stara się znaleźć sobie trochę miejsca, gdzie może się trochę skupić, trochę wyciszyć. Ważnym elementem jest to, żeby po prostu utrzymywać taką dobrą temperaturę po prostu mięśni. Od momentu, kiedy już jestem tam na tym rozbiegu, na tych schodkach, staram się po prostu też zamknąć, może nie tak całkowicie zamknąć jakby w jakiejś skorupie, ale skupić gdzieś myśli po prostu wokół, wokół zadania, które mnie czeka i też nie rozpraszać się za bardzo. Wszystko słychać po prostu. Słychać, jak ktoś skoczy daleko, słychać reakcje kibiców, słychać speakera, słychać muzykę. Jeżeli ja na przykład dałbym się temu ponieść, to wiem, że byłoby to dla mnie złe. W ubiegłym sezonie odbyło się w sumie 7 konkursów drużynowych. Najważniejszy był Die Adler fliegen wieder. Herzlich willkommen hier aus dem polnischen Wisła. Es wird ein bisschen weiser. Zawsze się denerwuję podczas zawodów w Polsce. Potrzebowałem takiego rozruchu, rozkręcenia się, złapania rytmu i tak było przez cały ten weekend. No i ten ostatni skok już był taki od serca, taki po prostu, że może nie powiedziałem sobie, że wszystko na jedną kartę, ale tak sobie powiedziałem, że okej, teraz puść to wolno, po prostu nie myśl, nie koncentruj się. Poświęciliśmy dużo energii, dużo pracy na to właśnie, żeby to przygotowania wyszły jak najlepiej. Myślę, że to lato było przepracowane bardzo solidnie i stąd też takie fajne wyniki. Jako drużyna pokazaliśmy siłę. Wczoraj drużynowo na podium, dzisiaj Kamil na podium, także to pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani, że cały czas jesteśmy w kontakcie z czołówką. Ich glaube, Kamil hat natürlich das Selbstvertrauen von den letzten Olympischen Spielen, weiß natürlich aber auch, dass sich die Zeit weiter dreht. Aber was ich schon von der Ferne sehe, ist, dass er sich unheimlich darauf vorbereitet allgemein und natürlich, denke ich mal, auch schon so eine innerliche Vorfreude hat auf die Olympischen Spiele. This Olympic game is the highest this year, and now we try to start normally and look where we are. And from this point on, we try to go on every week, start, work on it, and work on the important things to make it better.
był jakby faworytem na Soczi i tak się też wydarzyło, że po raz chyba nieliczny, ale wydarzyło się, że ten, który był faworytem, nie zawiódł, tylko wygrał. Bo tych zawodników, których teraz moglibyś wytypować, jest paru, ale na pewno wśród nich jest Kamil. Ja najbardziej jako żona życzę mu złotego medalu w drużynie, bo na pewno jest to coś, co bardziej go interesuje niż indywidualne złoto, które już ma. W ogóle teraz o tym nie myślę, jak to będzie na igrzyskach, jak to będzie wyglądało, bo uważam, że to nie ma sensu. Mam tylko nadzieję, że do końca sezonu uda mi się utrzymać dobrą dyspozycję, nad tym pracuję i to jest taki mój cel na ten rok pracy i warto przy tym wszystkim gdzieś zachować taki spokój, trochę dystansu do tego i skoncentrować się tylko po prostu na, że tak powiem kolokwialnie, na robocie.